Witajcie kochani w kolejnym dniu kulinarnego vlogmasu. Dziś pokażę Wam, jak przygotować wiśniowo-czekoladowe cappuccino z delicjami. Zapraszam Was serdecznie do oglądania, jednak wcześniej zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. Zacznij od przygotowania biszkoptu. Do jego przygotowania potrzebujesz cukier, mąkę, proszek do pieczenia, a także jajka. Białko oddziel od żółtek. Białka dodaj do misy miksera, żółtka oddziel osobno. Białka ubij na sztywną pianę. Gdy białka już ubijesz, dodawaj stopniowo cukier. Cukier dodawaj naprawdę małymi porcjami i czekaj, aż dokładnie się połączą z białkami. Gdy cukier pięknie połączy się z białkami, rozpuści się w tych białkach, zacznij dodawać stopniowo żółtka. A gdy dodasz już żółtka, dodaj suche składniki, a mianowicie proszek do pieczenia wymieszaj z mąką, a następnie wsyp do wcześniej przygotowanej masy jajecznej. Całość dokładnie, dosłownie przez chwilę wymieszaj. Przygotuj sobie również blaszkę 24×24 cm i wyłóż ciasto biszkoptowe. Ciasto biszkoptowe dokładnie wyrównaj, a gdy włożysz już ciasto do piekarnika, rozgrzanego wcześniej do 180 stopni, to piecz je przez 25 minut. Zobacz, jak pięknie wygląda biszkopt po upieczeniu. Teraz czas na przygotowanie galaretki. Wcześniej jednak zdejmij z biszkoptu papier, na którym był pieczony biszkopt. Ja zawsze daję papier na dno nowy, ponieważ łatwiej jest wyjąć ciasto później z foremki. Wcześniej jednak, zanim przygotujemy galaretkę, muszę pokazać Ci, jak przygotować poncz do tego ciasta. Poncz jest naprawdę banalnie prosty, czyli tradycyjny sok cytryny oraz ciepła woda. Wymieszaj sok cytryny z ciepłą wodą i tak przygotowanym ponczem dokładnie nasącz wcześniej upieczony biszkopt. A gdy nasączysz już cały biszkopt, przygotuj galaretkę. Oczywiście możesz galaretkę przygotować wcześniej. Galaretka, potrzebujesz 2 słoiki drylowanych wiśni, a także galaretkę. Zobacz, ja używam galaretki z KFD, jest ona po prostu zdrowsza. Ty użyj, jakiej masz aktualnie w swojej kuchni. Do dzbanka dodaj wodę, dodaj następnie galaretkę, całość wymieszaj. Gdy galaretka dokładnie się rozpuści, przygotuj drylowane wiśnie. Z wiśni odsącz ten kompot, a sam owoc przełóż do miski. Powtórz tą czynność 2 razy. Pamiętaj, potrzebne są do tego ciasta 2 słoiki. Wiśnie zalej galaretką. Galaretka może być gorąca. Fajnie by było, gdyby wiśnie były zimne. Przyspieszy to proces tężenia galaretki. Gdy galaretka jest już półtężejąca, wylej ją na wcześniej nasączony biszkopt. A gdy wyłożysz już galaretkę, od razu na wierzch połóż delicję. Delicję musisz położyć na jeszcze nie do końca stężoną galaretkę, ponieważ później podczas krojenia ciasto mogłoby Ci się rozwarstwiać. A na koniec pokażę Ci, jak przygotować krem. Krem kawowo-czekoladowy z mascarpone. Jest banalnie prosty. Do misy dodaj śmietankę 36%, ubij ją na pół sztywno. Następnie dodaj, uwaga, mascarpone, cukier puder, kawę, a także kakao. Całość ubij na sztywno. Pamiętaj, by nie przesadzić z obrotami miksera, ponieważ krem może się zwarzyć. I krem jest gotowy. Bardzo gęsty, mocno czekoladowy z nutą kawową. Naprawdę smakuje świetnie. A jeśli Twój krem nie wygląda tak, bo pewnie użyłeś zbyt wysokich obrotów, dodaj śnieżkę lub żelatynę. 2 łyżeczki żelatyny rozpuść w gorącej wodzie, następnie dodaj i wymieszaj z kremem, następnie krem przełóż na delicję. W
ten sposób możesz jedynie uratować ciasto. Tak przygotowany krem, zobacz, naprawdę jest gęsty. Wyłóż na delicję, a następnie wyrównaj. Schowaj ciasto do lodówki, aż stężeje i ciesz się smakiem naprawdę bardzo łatwego i pysznego ciasta. Mam nadzieję, że przepis Ci się spodobał i zainspiruje Cię do jego przygotowania. I gotowe! Smacznego!